Gdy Ewa Minch dostała tę propozycję, aż fuknęła. To uwłaczające dla kobiet. Padają mocne słowa. Wielokrotnie była gościem wyborów Miss. Ubierała dziewczyny walczące o tytuły najpiękniejszej Polki lub zasiadała w jury. Choć Ewa Minch podziwia je za odwagę, sama nigdy nie zdecydowałaby się na udział w konkursie piękności. Nam mówi, dlaczego i nie przebiera w słowach. Ewa Minch ze światem mody i modelek jest związana od końca lat 80. W 1989 roku otworzyła swoją firmę i zajęła się projektowaniem. Jej barwne i oryginalne stroje szybko się spodobały i zyskały uznanie. Biznes Ewy się rozrastał, a ona sama była częstym gościem w telewizyjnych studiach. Stała się autorytetem nie tylko od mody, ale i piękna. Stąd jej udział w wielu wyborach Miss. Ewa Minch zdradza, co myśli o konkursach piękności. Ewa Minch ostatnio zadziwiła wszystkich i została pisarką. W swojej najnowszej książce Ubierałam arabskie księżniczki pisze nie tylko o swojej przygodzie z bogaczami z Emiratów Arabskich, których ubierała, ale i o kulisach pokazów mody, które szejkowie często organizują. Plotkuje się bowiem, że robią to, by ściągnąć do Dubaju piękne dziewczyny. Oni mogą ściągnąć te piękne dziewczęta w każdy inny sposób. Kropka. Niepotrzebny im jest do tego pokaz mody, mogą zrobić zwykły casting na dziewczynę miesiąca dla siebie. Powiedzmy sobie szczerze, w Polsce i na całym świecie mężczyzn, którzy mają za żony, partnerki, modelki czy jakieś miss jest wielu, opowiada nam Minch i przyznaje, że ona sama nie lubi wyborów miss. Jestem przeciwna wyborom. Kiedyś w nich uczestniczyłam oczywiście w roli osoby ubierającej czy siedziałam w jury. Pamiętam, jak zaczęto w Polsce robić takie wydarzenia. Dostałam nawet propozycję udziału w wyborach Miss Polonia. Byłam wtedy chyba w ogólniaku. Fuknęłam na taki pomysł. A mój tato, który był osobą odpowiedzialną za kulturę w mieście, nie chciał tego organizować. Jak dzisiaj pamiętam jego rozmowę z organizatorami, stwierdził, że to jest uwłaczające dla dziewcząt, opowiada nam Minch. Choć projektantka mówi, że sama nigdy nie stanęłaby w szranki o koronę i tytuł najpiękniejszej, rozumie, że wiele dziewcząt o tym marzy. Rozumiem osoby, które traktowały to jako fajną przygodę. Ale jak sobie pomyślę, że ubierają cię w kostium kąpielowy, nauczą cię różnych figur, nóżka w lewo, nóżka w prawo i jeszcze przyczepią numerek do biodra, byś maszerowała po wybiegu. Nie podoba mi się to. No i jeszcze parę osób będzie siedziało, będą oceniały, czy jesteś atrakcyjna, czy nie. Czy się nadajesz na miss, czy na wicemiss, czy na tę trzecią? Nie, stwierdza projektantka. Choć kandydatki na miss są oceniane głównie za piękno fizyczne, często starty w wyborach stają się dla nich trampoliną do karier i to niekoniecznie tylko w świecie mody. Robią kariery telewizyjne, z sukcesami prowadzą swoje biznesy. Czy to nie przekonuje Ewy do organizacji konkursów piękności? Ja ich nie neguję, podziwiam dziewczyny za odwagę. Ja nie potrafiłabym. Znam osobiście kobiety, które brały udział w tych konkursach i mam kolegów, którzy mają żony, które brały w nich udział i wysoko zaszły. I nic w tym złego. Ja, moja psychika, nie pozwoliłaby mi ubrać stroju kąpielowego, wziąć numerka i przejść się po wybiegu.
Wiem, że sobie narobię wrogów, ale trudno, mówię prawdę, kwituje Minch.